Cześć, może tego teraz nie widać, ale tu Dorota i witam Was gorąco na moim kanale. A witam Was dzisiaj jako kobieta z portretu inspirowanego obrazami Pabla Picasso. Tego artysty chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, jest to bodaj najsłynniejszy malarz na świecie, a przynajmniej najsłynniejszy malarz XX wieku. Kojarzony jest przede wszystkim z nurtem kubizmu i z dekonstruowaniem twarzy swoich modeli i składaniem ich właściwie na nowo. Myślę, że pierwsze zetknięcie z jego pracami może być takie lekko dziwaczne, ale on wciąga, zdecydowanie wciąga. Więcej o Pablu postaram się Wam przemycić w części tutorialowej, bo trochę dziwnie się czuję, mówiąc do Was z takimi podwójnymi oczami. Muszę Wam też przy okazji ogromnie podziękować za to, że tak gorąco i ciepło przyjęliście tę serię malarską i że domagacie się kolejnych odcinków z tej serii. Jestem z tego powodu mega szczęśliwa i taka, wiecie, pokrzepiona. Napiszcie mi koniecznie, jakiego artystę mam wziąć na warsztat jako następnego. No to co, ja idę teraz z siebie zmywać tę tonę farby, a Wy koniecznie zobaczcie, jak ją na siebie nakładałam. Doskonały pomysł. Jak to często u mnie bywa, zaczynam od zakrycia brwi. Zakrywam je klejem i pudrem, tak klasycznie, podstawowo. Natomiast nie zakrywam koloru, nie bawię się z podkładem itd., ponieważ i tak wszystko pokryję farbą. Moją inspiracją nie był jeden jakiś konkretny obraz Picassa. Było ich co najmniej kilka, jakby zlepionych w jedną jakąś tam moją wizję. Mając tę swoją wizję, ten swój projekt i mając oczywiście przed sobą właśnie te obrazy, którymi się inspirowałam, wybrałam sobie najpierw kolory, z którymi będę pracować, ale nie planowałam sobie dokładnie, który kolor, gdzie i w jakiej ilości, w jakiej plamie barwnej położę. To już było raczej kwestią właśnie dopasowania do mojej twarzy na bieżąco. Koncepcję zaplanowałam sobie taką, która u Picassa występowała bardzo często, czyli taką, żeby twarz była jakby jednocześnie zwrócona profilem, widzimy jej profil, i jednocześnie była jakby całą twarzą złożoną z dwóch części tej twarzy. Nie wiem, czy jest to jasne, w każdym razie, jeżeli znacie obraz Picassa, to na pewno taką koncepcję kojarzycie i widzieliście już nieraz. Teraz widzicie, jak walczę z namalowaniem oczu na swoich powiekach. To nigdy nie jest łatwe i tym razem, mimo że wzór jest bardzo prosty, są to tylko linie itd., itd., to też nie było wcale łatwo i nie wyszło do końca tak, jak chciałam, bo i zauważyłam, że inni twórcy też mają z tym problem, że umiejscowienie tych oczu, a raczej źrenic i tęczówek, mimo że jakby w lustrze wszystko wygląda ok, kiedy właśnie podczas procesu malowania, to zazwyczaj wychodzi na to, że są one jednak lekko przesunięte, nie w tą stronę, w którą byśmy chcieli. Zazwyczaj wychodzi z tego taki troszeczkę zes rozbieżny, w tym przypadku tak nie wyszło, bo bardzo się pilnowałam, ale za to wyszło mi, mimo że chciałam, żeby postać patrzyła prosto, to wyszło, że oboje oczu patrzą w tę samą stronę. Ale nie zamierzam na to narzekać, bo i tak ma to na szczęście sens. A tak zmieniając trochę temat, to ciekawe, czy wiecie, jak brzmi pełne imię naszego artysty, czyli Pablo Picasso? Otóż ja się nie podejmuję tego przeczytać, wklejam Wam na ekranie jako ciekawostkę, ponieważ jest bardzo długie i oczywiście po hiszpańsku. No i co, kochani, okazało się, że dzisiejszy tutorial był naprawdę krótki i tyle informacji udało mi się przemycić w nim. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Do zobaczenia w następnym tutorialu. Buźka, pa, pa.